Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa, pobudka poranna. 1 listopada, wtorek, Jan 15:26. Twój przyjaciel, Duch Święty. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Cel prawa. W Galacjan 3:19-29 Paweł wielokrotnie odwołuje się do prawa. Do jakiego prawa nawiązuje w tej części listu do Galatów? Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłoby istotnie zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strachem zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliśmy Chrystusem ochrzczeni, przyoblekliśmy się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Ale jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Niektórzy przekonani, że wyrażenie aż do w Galacjan 3:19 wskazuje, iż prawo było jedynie tymczasowe, myśleli, że ten fragment tekstu musi dotyczyć wyłącznie prawa ceremonialnego, jako że cel tego prawa został zrealizowany z chwilą śmierci Chrystusa, a zatem straciło ono swoją ważność. Choć ma to sens samo w sobie, to jednak nie o to chodziło Pawłowi w liście do Galatów. Zarówno prawo ceremonialne, jak i moralne zostało dodane na Synaju z powodu przestępstw. Jednak rozważając powyższe pytania, przekonamy się, że Paweł miał na myśli zwłaszcza prawo moralne. Czy Paweł stwierdził, że prawo zostało dodane? Do czego zostało dodane i dlaczego? Porównaj Galacjan 3:19, Rzymian 5:13-20. Rzymian, rozdział 5, werset 13. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. 20. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzieś zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Apostoł nie twierdzi, że prawo zostało dodane do przymierza Boga z Abrahamem, jakby było czymś w rodzaju aneksu do testamentu zmieniającego jego pierwotne postanowienia. Prawo istniało na długo przed wydarzeniami na Synaju. Zobacz środkową część lekcji. Paweł miał na myśli raczej to, że prawo zostało dane Izraelitom w zupełnie innym celu. Miało skierować ludzi z powrotem do Boga i Jego łaski, którą On oferuje wszystkim przychodzącym do Niego przez wiarę.
Prawo objawia nam nasz grzeszny stan i potrzebę łaski Bożej. Nie zostało ono zamierzone jako swego rodzaju program zarobienia na zbawienie. Przeciwnie, zostało dane, jak stwierdził apostoł, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się zmogło. To znaczy, by jeszcze wyraźniej objawić nam istnienie grzechu w naszym życiu. Podczas gdy prawo ceremonialne wskazuje na Mesjasza i podkreśla świętość oraz potrzebę Zbawiciela, prawo moralne z jego zakazami i nakazami objawiającymi grzech uczy nas, że grzech nie jest częścią naszego naturalnego stanu, ale jest złamaniem prawa Bożego. Dlatego Paweł mówi, gdzieś zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. Prawo Boże działa jak wielkie szkło powiększające, nie zwiększa liczby zabrudzeń na ubraniu, ale czyni je wyraźniejszymi i objawia te, których nie sposób dostrzec gołym okiem. Dziękuję.